Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym odcinku z gry Spider-Man Web of Shadows, gdzie poprzednio troszeczkę sfakapowałem, jeśli chodzi o dwa poprzednie odcinki. Czemu? Już mówię. Po pierwsze, okazało się, że miałem wyłączony mikrofon przez dwa odcinki nagrywania, więc nie nagrało się w ogóle audio. Co za tym idzie, jedyne audio z mikrofonu, w sensie jedyne audio mikrofonowe, w sensie mój głos, komentarz, jedyne jaki posiadam to jest z tej oto kamerki, którą mogliście, mieć do czynienia w przypadku odcinków z jednego odcinka z Transformers Zemsta Upadłych. Więc wiecie, jeżeli oglądaliście, więc dowiecie w jakiej jakości jest ten dźwięk. Drugi problem polega na tym, że momentami ta gra ma taki drop FPS-ów, że kamerka się rozjeżdża z nagraniem. W sensie kamerka troszeczkę dłużej trwa, aniżeli samo nagranie, więc no cóż, wymagane jest ode mnie to, że muszę jakoś się, muszę łączyć tą kamerkę na podstawie audio z mikrofonu, którego w tym wypadku nie ma. Więc są dwie opcje, albo widzieliście dwa poprzednie odcinki, na zasadzie takie, że montowałem je troszeczkę tak na oko, tak na czuja, tak na zaufam samemu sobie i swoim umiejętnościom. Oraz słyszeliście dosyć słabe mikro z kamerki, które momentami łapało przestery, niestety. Albo skończyło się tym, że nagrania normalnie są PPRP. Nagranie było normalne, w normalnej jakości, tylko że zmusiło mnie to do odpalenia gry od nowa, ponieważ nie mam już poprzednich zapisów. Odpalenie gry od nowa, przejście połowy tej gry, dotarcie do momentu, w którym skończyliśmy dwa odcinki temu, czyli na Stark Tower. Po uwolnieniu Traska z więzienia. Traska? Nie Traska. Finkera z więzienia, coś takiego? Jakoś tak się nazywał. I rozpoczęcie takiej pseudo właśnie symbiotowej apokalipsy. Jak to jeszcze zrobiłem, nie jestem pewien. Tak czy siak, w poprzednim odcinku walczyliśmy z przydupasami Elektro. W sensie elektrycznymi symbiotami, które zostały prawdopodobnie wysłane przez Elektro po tym, jak dogadaliśmy się z Fiskiem odnośnie tego, że pomoże nam uratować Nowy Jork. Także co dokładnie było w poprzednim odcinku już nie pamiętam. Znaczy dobra, pamiętam, bo nie jestem pewien dokładnie jak to określić. Ale tak czy siak, lecimy dalej do przodu. Co ja tutaj mam do zrobienia? Muszę pokonać trzech tych przytupasów, bo oni są strasznie irytujące, szczerze powiedziawszy. Stety, niestety. Po prostu z nimi to jest największe skaranie boskie, jeśli chodzi o przeciwników. Kto pamięta moją walkę z Elektro, ten wie. Zwłaszcza, że Spider-Man ma straszne problemy, żeby od razu się podnieść. A on nie dość, że walą tymi kulkami elektrycznymi, to jeszcze promieniami elektrycznymi, które cały czas zadają mi obrażenia, cały czas mnie stopują, cały czas mnie stunują, cały czas mnie triggerują, denerwują, robią absolutnie wszystko, byle we mnie zniechęcić do tego, żeby podchodzić drugi raz do nagrania dwóch trzecich odcinków. Ponieważ z nimi będę musiałby się znowu z nimi mierzyć w poprzednim odcinku, nazwijmy to. Dobra, ja muszę kolegę śledzić, tak? No dobra, to go pośledźmy. Czyżby nas prowadził do Elektro jako takiego? Jest taka opcja, nie wykluczam. Bo przydałoby się w końcu z nim zmierzyć i go uratować od tego symbiota. Mam nadzieję, że tym razem mikrofon mi nagrywa tak jak należy, bo jak nie, to się naprawdę zdenerwuje. Tak, będziemy się mierzyć ze Symbiotekto. Symbiotekto, to jest bez sensu, dobra. Nie było tego, nie mówiłem tego, okej? Ustalmy, że tego nigdy nie powiedziałem. To jest beznadziejne, to jest głupie, to jest bez sensu. Ja po prostu chciałem wymyślić jakieś takie skrócenie na symbiotycznego Elektro i mi trochę nie wyszło, okej, spoko. Spider-Manowi też nie zawsze się udaje, okej? Ustalmy to. Trochę to creepy wyglądało, jak tak go przemieniał. Aż się gościu sfazował. Rozumiem, że muszę pozbyć się tych purchawek w takim razie w chwili obecnej. Ała! Dobra, wezmę sobie chyba po prostu czarny kostium. Wydaje mi się, że on chyba mocniej bije, ma chyba większy damage. Głowy nie dam, że tak faktycznie jest, mi się tylko tak wydaje. Może to nie jest prawda. Właściwie jaki cudem oni tak kurna przez ścianę mnie atakują? To jest po prostu bez sensu. No już, pasiałban. Dobra, obstawiam, że nie będzie opcji, żeby za bardzo się ich pozbyć.
W sensie tych elektropodów. O Jezu, dopóki nie pozbędę się tych cholerstw tutaj. Już mnie powoli łapie trigger, już mnie powoli bierze. Niestety, niestety, denerwują mnie się przeciwnicy, naprawdę. Do takiego stopnia, że tak jak mówię, powoli zacząłem już łapać tyle. Powoli już zacząłem się triggerować, zacząłem się denerwować na to wszystko. I co, teraz wyjdzie elektro? Naprawdę, że później musi być, bo to na pewno będę z nim walczył, tu jestem tego pewien. Sądzę w swoich modlitwach, tak, tutaj wyjdzie elektro. No cześć! Wiesz stary, że jako symbiot masz lepszy kostium aniżeli normalnie? To wygląda, że jak upośledzony Voldemort. A tu strach się bać, naprawdę. Ale trzeba będzie cię z tego wyciągnąć, czy ci się to podoba, czy nie. Dobra, jakby z nim walczyć? Jakby tutaj z nim powalczyć? To jest dobre pytanie. Czemu chciałbym się do niego przyciągnąć i mu walnąć? Chyba tak. Trochę mnie tutaj nie przykleja do tego, ale dobra, już jednak nie przykleiło. Okej, spoko, nieważne, nie było tematu. On nie rozumie, będą mu regenerować życie, jak mnie mam. More what? More words? To make sense? Albo i nie? Ha, to jest Electro Power, dobra, czyli rozumiem, że jak uzbiera cały ten pasek, to będzie dosyć srogi wybuch, obstawiam, bo Electro często ma taki nawyk, że robi jebitne wyładowanie elektryczne, jak na przykład takie tutaj, o! Dobra, halo, kolego, proszę przestać, dziękuję. Proszę mi tutaj nie ładować mojego przeciwnika, ponieważ ja mu muszę dokopać. A z waszymi podładowaniami go będzie to dosyć problematyczne. Ciebie też proszę o uspokojenie się. Dobra, walnijmy nim ogle. Dobra, nie walę nim ogle, ponieważ elektro będzie mi przeszkadzał. Co on właściwie zrobił teraz? You just said my legions with a straight face. You must be stopped. I wyszły kolejne te cholerstwa. Okej, spoko. A jakie stoję z życiem? To jest dobre pytanie. No stoję... Powiedzmy, że stoję. Także nie jest źle. Ale... Już wchodzi, już po prostu... Już robię się agresywny. Ja już to po prostu czuję wewnętrznie, że już mi po prostu trigger wchodzi. Bo tutaj absolutnie nic nie można zrobić, bo oni od jednej do drugiej strony, kurna, plują tymi elektrycznymi wiązkami, stunują mnie, wyrzucają mnie w przestrzeń. Ja gdzieś się odbijam od jednej wiązki do drugiej i ja się po prostu triggeruję. Bo ja nie mogę nic zrobić, tylko mi przeszkadzają. Nie są trudni, oni są denerwujący. Nie lubię przeciwników, którzy nie utrudniają, tylko denerwują. Można dać utrudnienie utrudniającego przeciwnika, który jednocześnie nie ma za zadanie nas po prostu wnerwić w tej grze. A ci przeciwnicy tutaj, no to oni nie są utrudniaczami, tylko są tylko są irytującymi przeciwnikami, których trzeba się pozbyć, bo tak! I to nie jest tak, że oni będą sobie stać na ziemi i będzie łatwy do nich dostęp. Nie, oni będą na jakąś antenkę, na jakąś latarnię, na coś i trzeba będzie kombinować, jak się do nich dostać, tylko żeby ich walnąć raz, bo oni za chwilę i tak się przeniosą w inne miejsce jeszcze. Także ja podziękuję za takich przeciwników, naprawdę. Web of Shadden to może jest jedna z ciekawszych gier o pająku, ponieważ właśnie wprowadza motyw tego zmieniania charakteru według właśnie naszego postępowania, bo tak jak mówię, czarny kostium z reguły sprawia, że Spider-Man jest agresywny, ale my możemy podejmować decyzję jako ten czerwony Spider-Man, więc to nie wpływa w ogóle na Spider-Mana jako takiego. Ale jest jedyną grą, która ma tak irytujących przeciwników normalnych. Nie mówię o przeciwniku, który, nie wiem, nie mówię o bossie, który... Bossowie z reguły są momentami denerwujący, ponieważ mają jakieś techniki, które irytują.
Ale Spider-Man Noob Option to jest jedyna gra, która ma tak irytujących przeciwników, takich po prostu przydupasów typowych. No. I po prostu... O tym mówię, o tym właśnie mówię. Elektro to jest największy skurwysyn w tej grze. I od początku, no oczywiście, że od początku, no bo jak żeby inaczej, no. Na co komu checkpoint, czy przeciwniku, który to wam rzuca, który się blokuje w powietrzu, wyrzuca pierdolenia tych kulek, które dalej cię blokują, i tylko ci odbiera kolejne życie, blokuje cię, nie pozwala ci uciec. Na co komu w takiej walce checkpoint? No, na co komu? Serio, Electro w DMS i Spider-Manie 2, Electro w Ultimate Spider-Manie. Electro gdziekolwiek jest 10 razy lepszym przeciwnikiem, mniej irytującym, aniżeli w tej biednej, konkretnej grze. Nie wspominać już właśnie o takiego przydupasach cholernych. Czy to już w ogóle działają mi tak, tak na system, że... Ah! No a czy ty kurwo możesz? Dobra, tego trzeba jakoś oszołomić, ponieważ mnie znowu zaczyna denerwować. Każdy mnie tu denerwuje, no i dość boską, co ja będę ukrywał? Każdy tych przeciwników... Każdy przeciwnik, jeśli chodzi o tych elektrycznych w tej grze, jest denerwujący as fuck. Już się wspominając o kolizjach. Dobra, mogę to przyspieszyć? Mogę to przyspieszyć, dobra. Po pierwsze, tych pachołów trzeba się pozbyć. Gdzie on wylądował? Halo? A to jednak wylądował po tej stronie. No i tak jak mówię, no, Człowiek się zajmuje jednym z tych przydupasów. No to go atakuje inny. Problem polega na tym też, że momentami Spider-Man, tak jak wspominałem nieraz, nie chce się triggerować na przeciwniku. Ale kiedy użyję tego triggera na przeciwniku, w sensie się sfokusuję na nim, no to nie mogę ruszać w ogóle kamerą, ponieważ kamera przeskakuje wtedy automatycznie na ich przeciwniku. Tak jak mówię, fokus w tej grze na przeciwnikach jest zrobiony beznadziejnie. Jak uwielbiam tą grę, tak fokus na przeciwnikach i przeciwnicy elektrycznie to po prostu jest wrzut na dupie taki, że as fuck. Że ino już bardziej się wrzutem być nie da. Nawet wrzut w Gotiku nie jest takim wrzutem jak przeciwnicy elektryczni tutaj. To już po prostu są wrzody na poziomie wrzoda stulecia. No. Aha, pewnie, jasne, oczywiście. Dobra, mogę go ściągnąć tym, dobra. Może przestanę tak skakać do nich i próbować po prostu tak samodzielnie sięgnąć. Tylko po prostu zrobię w ten sposób, nie do końca w ten sposób, ponieważ nie chciałem tego łapać, tylko tego! Spidey, ja rozumiem, że... Nie rozumiem, rób po prostu to, co ja ci każę, okej? Okay? Jesteś postacią z gry i oczekuję od tego, że ty będziesz robił to, co ja ci każę, jako osoba, która gra w twoją grę, tak? Ustalmy to, okej? Okay? A już, chodź tu! No, a czy ty możesz? Nie może, no. Ze wszystkich, po prostu absolutnie, ze wszystkich rzeczy, do których mógł się przyssać, przyssał się kurna do tego poda, naprawdę. Miał przeciwnika ile? Pół metra od siebie, przyssał się do kurna poda na drugim końcu ulicy. Panie i panowie, fokusowanie się w Web of Shadow, dzień dobry. Dobra, spróbujmy się sfokusować na nim, mimo wszystko. Na szczęście Elektro traci to życie dosyć sprawnie. Tylko, że no... Sprawnie też mi je odbiera. Bo niestety, jego ataki są dosyć goddamit silne i potężne z jakiegoś powodu. I na jeden strzał tak naprawdę może mi pół HP zjechać. Zjedzie mi pół HP, odbije mnie gdzieś w kosmos, ja się zablokuję, ponieważ Spider-Man będzie musiał chwilę odczekać, zanim będzie mógł normalnie zaatakować. Znaczy, no, spokojnie zaatakować, zanim będzie mógł w ogóle jakkolwiek zareagować. Przez to dostanie kolejne obrażenia i za chwilę patrzysz, nie masz życia w ogóle. O tym mówię, dzień dobry. No.
Dobra, nie da się walczyć z Elektro, o ile nie pokonamy takiego przydupasów. Niestety. Ale Elektro też nie będzie nam tego oczywiście ułatwiał, no bo po co? Dobra, to ma sens, że nie będzie nam tego ułatwiać, no przecież jak pokonamy takiego przydupasu, to będziemy mogli pokonać jego. A tego raczej on nie... tego on raczej nie chce, tak samo jak ja wolałbym nie zginąć w tej grze po raz kolejny. Tylko, że... no, te kolizje, momentami to przysysanie się do przeciwników jest jakieś takie dziwne. Momentami tego autentycznie nie czuję. Dobra, gdzie mamy kolejnych przeciwników? Tutaj mamy te pody. Czy coś będzie mi przeszkadzało? Bardzo prawdopodobne i na pewno będzie mi przeszkadzało. Już nawet widzę tego gracza, który będzie mi, ma zadanie tutaj mi przeszkadzać! I zaraz go tak pierdolne, że... Chodź tu! No kurwa kolejny, no po prostu... Naprawdę, jak ja się nie chcę denerwować w tej grze, naprawdę nie chcę się denerwować, bo ja bardzo lubię, ale ci przeciwnicy, ci cholerni elektryczni przeciwnicy, to po prostu tak mnie wnerwiają, że to się w głowie nie mieści. I tak mówię, to nie są przeciwnicy, którzy są trudni, to nie są przeciwnicy, których trudno zaatakować, z którym trudno odebrać życie, to są przeciwnicy, którzy po prostu są denerwujący. Łagodnie rzecz ujmując. Bo ja bym go nawet nazwał po prostu wkurwiającym. No. A jeszcze przez autofokus, o którym już nieraz wspomniałem, to jest po prostu skara nieboskie walka z nimi. Ja wiem, że powinienem się skupić na czymś innym, że nie powinienem tak narzekać non-stop na te wszystkie problemy w sterowaniu i tak dalej. Ale to jest tak odczuwalne, to jest tak przeszkadzające, to jest tak denerwujące, tak psuje jakikolwiek flow gry. Tak psuje jakąkolwiek przyjemność z grania w tą grę. No kurwa, przestań mnie pacać! No ja pierdolę! Spoko, autofokus, okej, dobra. Co z tego? Spider-Man zaatakuje i tak jeszcze innego. Ja pierdolę. Ja już po prostu jestem na granicy. Ja jestem na granicy już triggera. I tu takiego srogiego triggera, mnie po prostu zaraz weźmie i coś pierdolnie, no autentycznie. Mnie coś weźmie, strzeli, przekręci i się wderwie. Bo mimo tego jak reaguję, o czym ja gadam, to ja jeszcze jestem w miarę spokojny. To jeszcze nie jest etap, gdzie ja jestem striggerowany. Jeszcze nie teraz, ale jestem bliski temu. I to bardzo bliski. Jestem aktualnie na takim poziomie, że powiedzmy... Jak jest wskaźnik tej mocy elektro... No na litość boską, no... Jak jest ten wskaźnik mocy elektro, to jestem tak na 95% striggerowany. Jestem autentycznie w 95% striggerowany już. I po prostu mnie już jasny chuj strzela. No kurna, przy... Aha, jasne, pewnie, okej, jasne, rozumiem. Czyli tak, mogę przelecieć przez ścianę, kiedy zaznaję obrażenia i... Ale nie mogę przejść przez tego gluta, kiedy na przykład chcę po prostu przez niego przejść. No brzmi sensownie, brzmi logicznie. Nie, wcale nie, gad jasna cholera się. Gad jasna cholera się, to nie ma najmniejszego sensu, ale no, wal licho z tym. Dobra, Elektro znowu się stargetował, dzień dobry, dziękuję, ja już nic mu nie zrobię, muszę się odsunąć. Chociaż... Nie, dobra, ja się pewnie już w ogóle nie zbliżę teraz do niego i znowu muszę teraz biegać do tych podów, ja pierniczę. W którym miejscu one są? Tam jest jakiś pajac, który sobie siedzi na tej latarni. Ale nie, przyszedł tutaj do mnie, przyszedł teraz tutaj, będzie mnie tutaj wnerwiał. Jasne, spoko, okej. Nie ma sprawy. Raczej mogę to zrobić jakoś w miarę sprawnie, szybko, żeby mnie nie denerwowali za bardzo. Ja chcę to skończyć, mieć to za sobą. Gdzie jeszcze jest czwarty? Tutaj jest czwarty, dobra. Póki niczego tu nie ma, na szybko, na spokojnie. Powiedziałem na spokojnie.
no! Okej, okay, już, 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 dobra. Czarny kostium, jak zareaguje i... Halo? Nie wiem, którego odpaliłem. Czarnego, okej, okay, dobra. Zaczął go napierdalać. Oklepał mu ryj po prostu. What is that? That thing took your sister. I need some payback, man. Tell me when. Tell me where. Fry 'em. Fry 'em all. Oh, you'll get your chance soon. Przez chwilę nie mogę w ogóle wybrać ścieżki Spidermana, ponieważ coś mi się zwiksowało. Dobra, mamy już naszego czwartego przytupasa, czyli Elektro. Można się było tego troszeczkę spodziewać, ale no cóż, dzień dobry, Elektro, witamy. Także mamy już cały skład, i dla czerwonego, dla czarnego. I możemy wrócić do kwiat. Czy będą cały czas te elektryczne przytupasy jeszcze gdziekolwiek? Mam nadzieję, że po pokoleniu Elektro już ich nie będzie, ale to jest po prostu takie moje marzenie, które raczej się nie spełni. Bo obstawiam, że jak już jakiś przeciwnik się pojawił w tej grze, no to już będzie cały czas do samego końca. Niestety. Cześć, Kat, dzień dobry, zatwiłem Elektro. Oklepałem mury, żeby go uwolnić, dzień dobry. Spider-Man, this area is clear. No, this is a long way from over. I better head back to S.H.I.E.L.D. You get back to Kingpin. And be careful. I can take care of myself. Powiedzmy, że wierzę, chociaż wiemy doskonale, jak to się skończy. Dobra, jak daleko jest do S.H.I.E.L.D.u? Jak rozumiem, mniej więcej... Helikawier jest plus minus w miejscu, w którym jest Stark Tower, tak? Nie, dobra, jest troszeczkę... Helikawier jest troszeczkę bliżej aniżeli Stark Tower. Także ja pewnie muszę dojść do Stark Tower, czyli tam, gdzie jest teraz baza wypadowa S.H.I.E.L.D., nazwijmy to. A że to jest kawałek drogi, to po prostu zrobię wam szybkie cięcie i widzimy się na miejscu. No, nie da się ukryć, to był kawałek drogi. Leciałem przez całe miasto przez minutę aż. Z perspektywy jako takiej rozgrywki nie jest tak długo, ale z perspektywy gameplayu to już troszeczkę mogłoby trwać. Dobra, dzień dobry, wdowa, co mamy do roboty? What do you want, Spider-Man? Bolejmy sobie o Venomie, because czemu nie? So what are you doing here? S.H.I.E.L.D., I mean. Cleaning up the mess you made. Hey now, don't blame me for what Venom was... Correct me if I am wrong, but Venom got his black suit from you originally, no? I... Yeah. So, this is a mess made by you. Ale ja jej bym pierdolną, przysięgam. If you want to take the long view, sure. This is my responsibility. But I was doing my best to straighten it out before you... Before S.H.I.E.L.D. came to do what you could not. You and me, we're never gonna be friends, are we? Chyba nie, przynajmniej nie w tym uniwersum. Most observant. Dobra, wejść opcjonalne. Albo dobra, pogadajmy chociaż. Spider-Man, I have more air assets available, but no one to spot targets for them. I bet you just volunteered me to be the eyes on the ground. Our targeting systems cannot distinguish between civilians and the symbiotes. I must admit, my spider sense makes me perfect for the job. Then get out there. The fighters will contact you. On my way. Evacs are green. APC birds are in flight. We need to prep the LZs. Explain military speak to the poor confused superhero. You've done your job, and now we can get the people out of New York. We have flying armored personnel carriers at the ready. That's great! There is just one more thing. I need to go risk my life a few more times? There are several rooftops that need to be cleared, so the APCs have room to land and board evacuees. I see. I'll get right on it. Chyba grałem, która to jest misja. Wow, halo, a dostajesz jeszcze licznik czasu? Ej, no tak się nie robi! Naprawdę, tak się nie robi. Mi się nie podoba. Nie lubię mieć misji na czas. Po prostu czuję się zestresowany wtedy. Czuję się niekomfortowo, czuję się pod presją. I wtedy wszystko mi nie wychodzi, okej? Nie lubię takich rzeczy, no ale jak tak bywa, to tak bywa. Dobra, gdzie ja powinienem lecieć? Absolutnie nie wiem, dobra. Aha, dobra, jestem już tutaj na miejscu. Okej, spoko, nieźle. Halo, dzień dobry. Ale się obudowali. We see you down there, Spidey. Protect those civilians in the park until we can land, and then we'll work together to get them to safety. Jestem w sumie ciekawy, czy oni się obudowali
Nie wiem, żeby się chronić, czy po prostu, żeby nie móc uciec od nikogo, bo... Zresztą jak to wygląda? No za bardzo ich to nie ochroni przed niczym, tak szczerze powiedziawszy. No już, sio, pasiołwem! Pryć! A weźmy sobie ściągnijmy elektro, halo? Elektryka, prąd nie tyka, proszę o małe wsparcie, dziękuję. Ej, oglebę, hadysz! Trochę nie do końca o to mi chodziło, ale zadziałało, zadziałało, dobra. Ale panowie na tym symbiotem ocywili. Mogłem ich tym zabić, ale no cóż, no, mogłoby się każdemu zdarzyć, tak? Bywa. No już, autować się, szybko. Zmiatać. Ha, ja mam teraz każdego z nich chronić, a wszyscy dotrą na miejsce. Wspaniale. Dobra, ja poproszę znowu elektro, niech tutaj przyjdzie i niech mi pomaga. Bo jego wsparcie jest całkiem przydatne. Ja bym powiedział, że lepszy od pozostałych. Dobra, czy oni będą go atakować, czy, w sensie, czy oni będą atakować tylko jego, czy będą atakować wszystkich pozostałych? Nie wiem, wydaje mi się, że chyba będą atakować tylko tego, który będzie biegł do... tego, do transportu. No dobra, dobra, przecież ich osłaniam, tak? Przynajmniej próbuję. Nope! Ty kurde, znowu ryptałem w cywila. To jest nienaturalne, oni powinni umrzeć od takiego impetu, naprawdę. Paniusiu, trochę nie w tą stronę biegniesz. Dobra, teraz troszeczkę lepiej. Bez tykania, okej? Proszę zostawić koleżankę. No już, sio. Czy mi się te macki odpalić, ale nie wiem, który, nie wiem w jaki sposób one się odpalają. One się raz zaskoczą, raz nie zaskoczą i trochę trudno mi jest to opanować. O, właśnie o tym mówię. Macki niby się pojawiają w takiej samej konfiguracji, jak ja po prostu maszuję tym atakiem, a czasami nie. Także trudno mi stwierdzić. Właściwie mogę to nawet... Mógłby to sobie równie dobrze zerknąć, tylko absolutnie nie pamiętam, który to był upgrade tak naprawdę. To jest to tornado, to jest to, to jest to, to będą macki? Nie, to jest osłona. To jest wyrzut do góry, to nie. A, to jest to, co tutaj mam? Basic 3 hits, count combo, wait. Okej. Ale zaraz, hold up, to jest tak, tak, tak. Nie. Dobra, za chwilę to przetestuję, jak tylko do niej zbliżę. Aha, dobra, faktycznie, muszę po uderzeniu w ziemię odczekać krótką chwilę i wtedy mogę atakować dalej, wtedy pojawiają się maski. Dobra, ma to sens, okej, spoko. Trochę teraz nie wyszło, ale... Przeciwnik padł, przeciwnik padł, tylko głównie o to chodziło. Macka, dzień dobry, do widzenia. Ej, okej, jak teraz to opanowałem, to ma to teraz większy sens i teraz dużo lepiej się tym walczy, tak szczerze powiedziawszy. Bo nie dość, że to jest dosyć zasięgowe, to jeszcze srogi damage zadaje. Jezus Maria, ile was tutaj jeszcze zostało? Hold up, hold up! No ej! No ty kurna gnoju, wracaj mnie tu! Już, pasiołwan! Dobra, ten zdążył dotrzeć na miejsce przynajmniej, okej, spoko. Czy mogę ją podnieść ewentualnie? Ej, koleżanko! A ja mogę ich podnosić! A to znacznie ułatwi robotę! Ciotto ma te kudasai. Proszę mnie tutaj wrócić. No już, sio. Dostarczmy go tutaj do tej grupki, żeby mi tak się nie rozbiegali dookoła wszyscy. Bo tylko będzie mi to przeszkadzać. Ała. A moglibyście do mnie nie strzelać? Dziękuję.
Może wiesz co, nie będę cię osłaniał, tylko cię w ogóle podniosę i cię zaniosę. Co ty na to? Don't! Już, sio. Nawet go nie sięgnąłem tą macką, ja pierniczę. Dobra, chodź tu, bo wy tak jak biegacie, to tak troszeczkę dłuższą drogą, więc wydaje mi się, że łatwiej będzie was po prostu podrzucić tutaj. Ktoś jeszcze? Jeszcze dwójka została. Dobra, hold up. Dobra. Chyba tu trącę po prostu. Cały czas maszuję niepotrzebnie ten przycisk, ponieważ wiem, że za chwilę coś się zepsuje. Dobra, chodź tu, dziewczyno. Ja cię na szybko tutaj rzucę. Znaczy podrzucę właściwie. Ała! Jak się na mnie gównia... A czy wy możecie?! No wzięli się, przyssał każdy do mnie po kolei, nic nie mogłem zrobić. No zaraz tu zdechnę. Chodź tu. Nie ty, no ja pierdolę. Ty! Dobra, ja ogarniam. Powiedzmy, że ogarniam. No już. Zmiatać mi stąd wszyscy, już. Pasiął wam. Gówniarze cholerni. Z szacunkiem trochę do rodzica. A kurna, kolejny. No odwal się. Kurna, czas mi się włącza, jeden jeszcze się musiał do mnie przystać, no. Po prostu idealnie. No po prostu Spider-Man powszedł w pikułce, naprawdę. Na plus jest takie, że ja mogę ich nosić do tego statku, co odkryłem troszeczkę późno, ale przynajmniej odkryłem. Dobra, to jest zawsze plus. Więc może teraz będzie to troszeczkę sprawniej szło. Okej, ale musiałbym nagle się dostać na górę, panowie. Dobra, mną się nie przejmujcie, ja podjadę sobie na górę, tak na szybko. Dobra, hold up. Ja już ogarniam, panowie, spokojnie. Taktyczny wślizg, dzień dobry. Nie wiem, czy nie tylko od tej strony będą wchodzić, ale że nie tylko z tej strony, także... Troszeczkę to jeszcze mi będzie przeszkadzać, więc ja może lepiej już pójdę na samą górę i będę na samej górze ich wszystkich chronił. Wydaje mi się, że będzie to sprawniejsze. Ale w ogóle to się shield ewakuuje, czy...? Nie mam pojęcia. Ale chyba shield się ewakuuje. No już, pryć! Dobra, wezwijmy może Kat, niech ona też na trochę, niech ona osłania już ten dach sam w sobie. A ja będę się zajmował ścianą, wydaje mi się, że to będzie całkiem sensowne wyjście. Chociaż ona faktycznie też może przecież walczyć na ścianie, zapomniałem. Dobra, robimy taktyczną sokowirówkę im, dzień dobry, do widzenia, pa pa. Walka na ścianie teraz jest naprawdę niezła. Ale okej, jak już teraz wydech się walczy tymi matkami, tak, jak już wydech się walczy matkami, to teraz ma to sens. Jak już umiem walczyć matkami, no to teraz wydaje mi się, że będzie szło troszeczkę sprawnie sama ta walka. Dobra, Kat już tam poleciała do nich, oni... Ostatnio już możecie ewakuować, dobra, to ja mogę już chyba odesłać Kat. A już nikogo tutaj nie ma, tak właściwie. Aha, jeszcze jedna lokacja została. To nie brzmi, czy ona będzie daleko. Chyba nie. Przynajmniej nie powinna być. Nie, dobra, jest zaraz obok. Znowu tak, czy znowu będzie... Czy oni będą znowu tylko od jednej strony wychodzić? Jak tylko od jednej, to byłoby super, bo mógłbym po prostu na ścianie z nimi walczyć. Ile tutaj zostało? A, teraz ważą na tym, tak. Hold up, które to będzie? To będzie to, dobra. Tylko pytanie brzmi, od której oni strony przyłażą? To jest dobre pytanie. Czy oni będą przyłazić od tej mańki?
Chyba nie od tej mańki. Trzeba by się ogarnąć, z której strony oni wejdą. A z tej przyłażą, dobra, okej. Okay. Okej, okay, spoko. Tu walę, tych mackami idzie, dobry... No już atakuję, przecież spokojnie, goddammit. Mam na razie wszystko pod sytuacją, okej? Okay? Jeszcze to mniej więcej ogarniam, przynajmniej na chwilę obecną. A tutaj przynajmniej nie muszą przełazić przez jakiś pół parku, także nie jest źle. A z której strony oni się będą respić? To jest dobre pytanie. I ciężko mi to teraz stwierdzić. Tutaj chyba nie. A rozumiem, że teraz będą przełazić od tej mańki? Tak, od tej mańki. No, halo! Absolutnie nie wiem, czy mi to... postrzegałem już wszystkich, czy nie? W sensie, czy nie pozwoliłem któremuś tam wejść na tak przypadkiem. Ale wydaje mi się, że nie. Ale na wszelki wypadek wrócę na górę. Tak dla stu podstawy pewności, że na pewno tutaj żadnego symbiotu nie ma. A czy ja mogę przenieść tych ludzi bliżej tego helikariera? Nie, oni będą sami wracać się z powrotem na miejsce. Dobra, nieważne. Pytanie brzmi, z której teraz będą przełazić? Znowu stamtąd? Dobra, Kat już chyba sama zareagowała, także... dobrze myślę, że z tej strony? Nie, tu nic nie widzę. Z tej mańki też nie. Pewnie stamtąd przylezą. Tak? Dobrze mówię? Nie, nie z tej. Dobra, w sumie jako, że ona została jedna, jedyna, to ja będę mógł sobie nosić ją na plecach. I ją po prostu sobie tutaj za chwilę odstawię. Dzień dobry. Ej, nieważne, że jest więcej symbiotów. To nie ma problemu. Cywile zostali ewakuowani. Dobra, Katy może się zabierać i jest wszystko w porządku. Dobra, udało się, przynajmniej bez żadnych problemów. Upgrade'y, jak stoimy z kosztami upgrade'ów? Całkiem nieźle, więc wydaje mi się, że można powoli się brać za wykopywanie wszystkiego jak leci. Niekoniecznie w czerwonym kostiumie, chociaż dobra, niech będzie i czerwony kostium. Miałem właściwie zmieniać troszeczkę ten styl walki, ale... jako, że i tak będę szedł koniec końców w czarny kostium. W sensie fabularnie w czarny kostium będę szedł. No to już idę tak insta właściwie w czarny kostium, jeśli chodzi o walkę i praktycznie nim walczę, ponieważ... później i tak będę na sam koniec gry. Już nie będzie można się zmieniać między kostiumami, więc i tak będę walczył tylko jako czarny i tak będę walczył jako czarny. Więc przynajmniej sobie wyupgrade'uję go na maksa, ile tylko mogę. Co prawda i tak jestem świadomy, że połowy tych ataków nawet nie będę wykorzystywał w czasie faktycznej walki. Ale co mi szkodzi? No dobra, myślę, że póki nie odblokuje mi się nic innego ten w czarnym kostiumie, to mogę sobie pokupować parę rzeczy dla czerwonego, bo czemu by nie, bo może jeszcze w trakcie walki się zmieni z raz czy dwa. Dobra, już mnie na nic nie stać. Okej, dobra, nieważne. Has to be more people holding out on rooftops around here. As long as Shield keeps flying, I can rescue more people. Okej, czy jeszcze musimy dwie takie ewakuacje przeprowadzić, ale te dwie ewakuacje przeprowadzimy w następnym odcinku. Tutaj kończymy. Przynajmniej na chwilę obecną już nie ma tych elektrycznych wypierdków, więc nie jest tak źle. Jest teraz dużo przyjemniej, dużo się lepiej gra znowu. Tak czy siak, tutaj kończę. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeśli tak, macie zostawić łapkę w górę, bo będę poinformować, a my widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!